Dzisiaj przedstawię Państwu zabieg hydradermabrazji, czyli dermabrazji wodnej. Pierwszy etap, czyli oczyszczenie skóry twarzy. Na głowicę nakładamy końcówkę plastikową. Są to końcówki jednorazowe. W zależności od tego, jak głęboki chcemy przeprowadzić zabieg, końcówki różnią się powierzchnią, którą dotykamy do skóry. To jest bardzo delikatna końcówka, służąca do przeprowadzenia pierwszego etapu, czyli tylko oczyszczenia skóry twarzy. Jeżeli chodzi o oczyszczenie skóry twarzy, najczęściej używanym preparatem jest preparat pozwalający na rozrzedzenie wydzieliny łojowej i w ten sposób dużo łatwiej oczyszczamy ujścia gruczołów łojowych z wydzieliny. Po samym zabiegu oczyszczenia skóra również jest bardziej rozświetlona, jest efekt takiego rozjaśnienia skóry twarzy. Wykonujemy pierwszy etap zabiegu hydradermabrazji, czyli oczyszczenie skóry twarzy. Twarz oczyszczona jest już z makijażu i możemy przystąpić do zabiegu. Delikatnie, krótkimi ruchami za pomocą głowicy z końcówką oczyszczamy skórę twarzy, wykonując podłużne ruchy na skórze czoła. Rozprowadzamy serum, następnie policzki. Broda. I tak oczyszczoną skórę twarzy możemy przygotować do wykonania kolejnych zabiegów. Może być to zastosowanie peelingu, może być to mezoterapia lub laseroterapia.